Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, dobrze sobie w ten czwartek zadać to pytanie, które Pan Jezus mocno nam postawia. Czy uważamy słowo Jezusa za prawdomówne? Czy uważamy Jezusa za prawdomównego? Bo podobnie jak z lekarstwami, czy z tym, czy ufamy naszemu lekarzowi. Jeśli lekarz stwierdzi, że mamy jakąś chorobę, że jesteśmy chorzy i da nam jakąś terapię, jakieś tabletki, a my sobie rano powiemy, mam wziąć 3 tego, 4 tamtego, nie jestem dzisiaj głodny, wezmę tylko to. No to nie mamy co się dziwić, że terapia nie będzie pracowała. I podobnie jest z Panem Jezusem. Jeśli uważamy Jego słowa, Jego samego za prawdomównego, to musimy sobie zadać pytanie, czy to pokazujemy naszym życiem. Czy przestrzegamy przykazania, które Pan Jezus nam powiedział? Bo prawda jest taka, że to nie nasze myśli, że tak kochamy Pana Jezusa, czy nawet nasze największe słowa, które wypowiadamy, świadczą o tym, że Pan Jezus jest prawdomówny w naszym życiu, ale nasze czyny. Bo jeśli ja jednak popełniam grzechy, to każdy grzech jest moim powiedzeniem, w tym myślałem, że ja mam bardziej rację niż Pan Bóg, czyli ja jestem bardziej prawdomówny niż Pan Bóg. Ale to tak jakby właśnie na łożu śmierci ktoś mówił, Panie doktorze, ja już będę brał wszystkie moje tabletki, bo wiem, że one mi pomogą. No tak, ale doprowadziłeś swoje ciało w tym wypadku do takiego stanu, że już niewiele można zmienić. I zauważcie, bracia i siostry, że użyłem tę analogię, bo często my myślimy, że ja się zmienię, ja się nawrócę, gdy będę starszy. Ale samych siebie kłamiemy. Bo jeśli teraz nie wezmę się za swoje zdrowie fizyczne, to później już lekarstwa może nie będą mogły doprowadzić mnie do zdrowia. Jeśli teraz podobnie nie wezmę się za moje zdrowie duchowe, za moje serce, to później będę do grzechu tego czy tamtego tak przywiązany, czy te korzenie grzechu będą tak głęboko we mnie, że będzie po ludzku niemożliwe mówić, że chcę się zmienić. Bo my tacy nie jesteśmy. Ludzie się przyzwyczajają i bardzo trudno im się odzwyczaić, szczególnie do grzechu. Nie czekajmy na to, żeby po grzechu uświadomić sobie, że Pan Bóg mówił prawdę, że to jest dla nas złe, ale róbmy to za każdym razem, gdy to Jego miłosierdzie, to lekarstwo, nad wszelkie lekarstwa wylewa się na nas. A dzieje się to przy każdym mszy świętej, przy każdym żalu za grzechy, przy każdej spowiedzi. Błogosławionego czwartku i szczęść Wam Boże.